Nie. Jest, jest, idzie ładnie. O, nie. Nie, 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 zauważy z powrotem, bo teraz jest pierwsze branie. O, ale. Siemanko. Dzisiaj będziemy na zlocie polskich spinningistów w Irlandii. W sumie to nie będzie taki zwykły zlot, tylko bardziej taka akcja pomocy mojemu Aleksowi. Od kilku tygodni już w sumie trwają aukcje. Będziemy zbierać na przeszczep komórek macierzystych. Tak jest, dołączamy się. W sumie z tego, co już ja już tam sporo kasy już przekazanych mam od chłopaków z aukcji, tak więc na pewno sporo pieniążków się zbierze. No co, no zobaczymy, my zaczynamy wcześniej, godzina jest przed 5, lot zacznie się o 7, ale postanowiliśmy poszukać wszystkich. Tak, wykorzystać trochę tego czasu i wyłapać wszystkie metody. Tak. No i zobaczymy, no. Pewnie później się zobaczymy, jak dopłyniemy do chłopaków. Nie wiem, czy coś nie ma na propelerze, bo... Dotarliśmy na zlot. Siema. Just in case you get any really big fish. Oh yeah, chyba, że ktoś chce... jest u Michała w samochodzie. Bo ja ten... do niego wszystkie graty wrzuciłem. Będzie, będzie. No później przyjedzie tata tego Aleksa, nie? Po piątej będzie. Tak, tak, no bo on pracuje do czwartej, nie? O, tak więc... Cześć, siema. Tam, coś tam. Tylko, że teraz... Cześć. Znaczy, no wszyscy będą na piątą, nie? Kto jest to urkę brał? Ja brałem. Tak nie wytrzymałem. Siema. Pogoda nie na ryby. Pogoda nie na ryby, ale dzisiaj to nie jest najważniejsze. Dzisiaj zbierałem pieniążki za Aleksa. Tak. No niestety, dzisiaj bez Micha. Wyjątkowo jakoś tak, tak dziwnie. Proszę, tutaj przewodnik wędkarski. Co tutaj zaproponuje na dzisiaj? Dębowe. Dębówkę, taka maska, chlebek. No to może później skorzystam. No dobra, lecimy, pomału będziemy wypływać. Będziemy meldować się na wodzie. Dobra, to który jest? A gdzie browar? My jeszcze mamy trochę, nie? Pomału brygada się zjeżdża, zaraz startujemy. Jest pierwsza rybka. Dzisiaj na lajtowo, bez bucików, bo jest ciepło. Radek już gotowy z podbierakiem. No nic dużego, ale... A może mu spadnie? Może, żeby nie spadała, ale... O, gówniarz. Ale branie czułem w ręku, bo akurat zapinałem planera i przywalił. 70. Dobra, 70 w taki dzień, słuchaj. No. Dobra. Jest. No trzeba, weź podbierak, bo jest leciutko zaczepiony. Weź podbierak, bo się... Bo jest na jeden grot zaczepiony.
No dobra. Poczekaj, mam całą... Pistolecik. Dobra, tak to będzie. No i zamówiłem ci kurwa załóż zielonego. To tak by moja ryba. I koniec. Jedziemy do chłopaków. Zrobimy grilla. Dawaj ty, bo ja teraz nic nie jem. Kurwa daleko! Kurwa tego, dobra, teraz jak robimy? Przekazujemy dla Dawida do... Tak, jak chcecie, a możecie płacić teraz na konto? Nie, to po to jest zabrane tutaj, żeby było załatwione. Robisz przelew po prostu, tam piszesz tytuł Polscy Spinningiści z Irlandii. To nie? Agnieszka zrobi zdjęcie jakieś, wstawi to na stronę i tak dalej. Jakoś to ogarniemy, nie? Tak, nie doszło, ale ja założyłem. Pani, ja założyłem, jeśli nie doszło. Ja już się skontaktuję z Łukaszem i Łukasz mi powie, co napisać. Tam dogadacie się i... Napisałem do dziewczyn, mamy miesiąc czasu, żeby zgłosić. Napisałem do dziewczyn, to jest grane. Dwa tygodnie mnie ogarnęły. Dzięki bardzo. Nawet mi nie powiedziały, co tylko mi kurier drzwi zapukał, że przywiózł. To kto, jak, kto jest tam tym organizatorem? Łukasz dał pomysł, a kto tam to dalej działał? Ja po prostu mówię. Łukasz to ciągnął, my się dorzuciliśmy. Zrobiliśmy parę indywidualnych działań. Ale jak masz na nazwisko? Funda Marcin. A dobra, a ten chłopak... No i Tomasz. Tomek Łukowski ogólnie. On wyszedł. Zbyszek robił za mnie aukcję, ja dałem dwie rzeczy. Każdy dołożył coś od siebie. Bo ja pracuję, nie miałem po prostu czasu się tym zajmować. Nie? Także Zbyszek współpracuje. Ja z Michem, czyli co wędkarstwo pasażera, mówię tak. Taki pomysł po prostu, wiesz. I brawo panowie, wędkarstwo pasażera. Brawo, brawo za pomysł. Brawo za działania, bo to wcale, uwierzcie mi, że to wcale nie jest proste i wcale nie jest łatwe zorganizować to wszystko, pomyśleć o tym, to co dla kogo, Tomek, gdzie, co z kim. Wiem, jak zorganizować Tomek Łukowski, wiem jak to wygląda i brawo, szacun panowie, jeszcze raz brawo. Tomasza pomysł, żeby zorganizować zlot i całe pieniądze, żeby przekazać. Tomasz, to wiadomo, on prezes, ale nie będziemy mu w dupę wchodzić, więc, bo jeszcze proszę na piórka, nie? Brawo dla Tomasza. Dobra, brawo dla całej grupy, brawo dla chłopaków. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Ale myślę, że będzie z 2000 na pewno. I to jest power, Łukasz, o ile by nie było, to ważne się, wiesz, co się liczy. Chęć, wszystko. Policzona kasa 2080 euro, nie 82 euro i 60 centów. 2082 euro 60 centów w gotówce, tak. Wszystko dla Aleksa.
Przekazujemy. Przekazujemy. W ręce taty Aleksa. Dzięki bardzo. Dzięki jeszcze raz. Dzięki panowie jeszcze raz. Nie, aby to pomogło. Nie ma sprawy. Dzięki panowie jeszcze raz. Miło bardzo dużo pomoc i oby tak. Nie wszyscy wiedzą, że wędkarze też potrafią pomagać. Nie i tylko łapać ryby. Taty też. Tak jest. Dobra, czas chyba zjeść kiełbaskę, trochę się wyluzować. No trzeba. Wypić po jednym, bo to tak. Przecież należy. Przecież... Wypić po dwa i w drogę do domu.